Sleeping Chris Hill, czyli jak Charlie stracił prawo do swojego wzgórza. Czyta Chris. Istnieje chyba z 1000 legend powstania nazwy Charlie Hill. Jedna z nich głosi, że Charlie dostał zawału serca na podjeździe i leży w grobowcu wewnątrz wzgórza. To najwyższe wzniesienie na lodowych szlakach stanowiło od lat postrach wielu i do dzisiaj potrafi połknąć niejednego śmiałka, przysparzając mu zawodowego wstydu. Co roku zbiera obfite żniwo tych, którzy lekceważą sobie ten niewielki pryszcz, jak pogardliwie powiadają o nim niektórzy weterani drogi. Jak to w życiu bywa, nie zawsze mają rację. Wjechać z lodowego szlaku na pokryte lodem wzgórze nie zawsze jest proste. Historia tegorocznego sezonu zapamiętaj taką historię. Chris! Hej, Chris! Co tam? Co się z tobą dzieje? Nie jesteś sobą w tym sezonie. Patrzę w milczeniu na mojego rozmówcę. Staram się zebrać myśli. Zastanawiam się, jakby mu to odpowiedzieć, żeby nie zabrzmiało ani obraźliwie, ani nonszalancko. Przecież to widać, że on ma wyjebane na wszystko. Głos kumpla wyręcza mnie z trudnej sytuacji. Oddycham z ulgą. To on tak to sformułował, nie ja. Śmiech Iwony ściąga uwagę wszystkich na jej osobę. Wszyscy patrzą w oczekiwaniu. To chyba prawda. Nie wierzyłam, ale ostatnio to udowodnił. Wiecie co, chłopaki? Powinniśmy zmienić nazwę Charlie Hill na Sleeping Chris Hill, ogłasza ta niecna zdrajczyni. Mój ostatni wyczyn podejściowy na to cholerne wzgórze. Patrzę na nią wzrokiem bazyliszka, ale nie działa. Wszyscy czekają na wyjaśnienie. Niech wam sam opowie, podpuszcza Iwona. Wszyscy patrzą wyczekująco na mnie, a ja myślami wracam do tej ostatniej trasy. Wyjechaliśmy wszyscy potwornie zmęczeni. Nikt nie chciał jednak stracić kolejki, tak zwanego tea time. Ustaliłem więc z Iwoną, że pod byle pozorem odpadniemy na jakiejś wysepce i odpoczniemy chwilę, rozbijając tym samym czteroosobowy konwój na dwie dwuosobowe grupy. Mój plan prysł już zaraz po starcie. Odpadł z powodu ciężkiego dymu w kabinie numer 2 w naszego konwoju. Kierowca wiózł materiały wybuchowe. Centrala kazała nam kontynuować jezdę, a jemu zawrócić. Jechaliśmy zatem smętnie we trójkę. To nie najlepszy układ. Przepisy nie pozwalają na podróżowanie w pojedynkę, więc jeżeli dwójka kierowców jest zmęczona, to trzeci też nie może jechać. Zapytałem Iwonę, czy da radę dojechać przynajmniej do Charlie Hill, gdzie jest bezpieczny zajazd. Potwierdziła, ale nie wyczułem entuzjazmu w jej głosie. Ja byłem zombie. Lidera nie pytałem, bo nie chciałem go stresować. Środek nocy, rozmowy się nie kleiły. Każdy walczył z własnymi słabościami. Ja modliłem się, żeby dotrwać chociaż do tego nieszczęsnego wzgórza. Problem polegał na tym, że za P-19 rozpościerało się spore jezioro. One Movie Lake, aka Gordon Lake. Prawie 2 godziny jazdy po płaskiej, monotonnej nawierzchni z prędkością 30 km na godzinę. Lepszego środka nasennego nie można było sobie wyobrazić. Liczyłem, że jeżeli uda mi się przebrnąć to jezioro do 20, to one obudzą mnie na tyle, że dotrę do celu. 20 to cały szereg długich, krętych i wyboistych wysepek startujących od numeru P20 aż do Charlie Hill. Te mogły wyrwać z letargu każdego kierowcę. Na to liczyłem. Po cichu myślałem, że po przełamaniu nocnego kryzysu dojadę może i do Lockhart. Gordon Lake udało mi się pokonać jakimś cudem. Powieki opadały co chwila, jechałem zygzakiem, ale jechałem. 20 okazały się rozczarowaniem. Chwila orzeźwienia po Mont Antoni jeziora minęła już w okolicy P22. Na P24 kryzys miała Iwona. Ja trzymałem się pierwotnej idei, czyli P25 Charlie Hill, gdzie w tym roku przeniesiono osławiony Sugar Shack, czyli toaletę. To było moje zbawienie. Wjechaliśmy na ostatnie jezioro przed P25. Podniosłem mikrofon. Leader, do you copy? Copy, Chris. What's up? Możemy zatrzymać się na chwilę na Sugar Shack. Potrzebuję wyskoczyć na 5 minut. No problem, Chris. Ja też skorzystam z toalety. Iwona, do you copy?
Yes, I do. Dobry pomysł. Liczyłem, że przerwa w jeździe dobrze mi zrobi, ale zapałów sobie nie wyczuwałem. Miałem naprawdę wyjebane na jazdę. Nie chciałem jednak zawieść lidera. Zbliżaliśmy się do wzgórza. Nie czując się zapewnie, stwierdziłem, że przyduszę nieco więcej na podjeździe, żeby nie dać plamy na tym cholernym wzgórzu. Co też zrobiłem. Wjechałem na plażę na górnej szóstce. Niskie dudnienie silnika wyrwało mnie z drzemki. Zredukowałem biegi o 2. Dudni dalej. Następne 2 lecą w dół. Mało. 2 następne. Obroty rosną wreszcie, ale ja patrzę na szybkościomierz. 18 km na godzinę. Na Charlie Hill. Nie wyjadę. Skręcam już całkowicie wybudzony ostro w lewo. W lusterkach pojawia się pojedyncza naczepa. Uff, co za ulga. Zaspany zapomniałem, że nie jadę w układzie Super B, bo to oznaczałoby porażkę na całej linii. Duszę pedał gazu na zredukowanych biegach do podłogi i powoli pnę się pod górę. Na szczycie poddaję się, biorę mikrofon i wołam. Dave, do you copy? Yeah, Chris, co się dzieje? Sorry, leader, ale ja tu odpadam. Muszę się zdrzemnąć, nie daję rady. Okej, okay, Chris. Iwona, a ty? Sorry, leader, ale ja przysnęłam na P24. Muszę stanąć. Copy that. Wygląda na to, że muszę poczekać na następny konwój. To nie więcej niż 20 minut, powiadam nieco zawstydzony. Słyszałem ich na radiu. Copy that, Chris. Good luck then. Zjeżdżam na Sugar Shack i zaciągam firanki. Nagle słyszę głos Iwony. To na kiedy nastawić budzik? Nie nastawiaj. Jak wstanę, to cię obudzę. Mam gdzieś budziki. Odpowiadam półprzytomny i wyłączam radio, nie czekając na odpowiedź. Zasypiam sekundę. No i co? Pyta się ktoś z towarzystwa. Dowiemy, co się przydarzyło na tym wzgórzu? Zasnąłem, odpowiadam spokojnie. Zasnąłeś na podjeździe na Charlie Hill? Pyta się ktoś z niedowierzaniem. Ja, no to wygląda. Zapada wymowna cisza. Powoli dociera do nich sens zdarzenia. O, ma naprawdę wyjebane na wszystko w tym roku, stwierdza jakiś głos. Mam, myślę leniwie, ale zostawiam to już dla siebie. Postscriptum. Lider poczekał do następnego konwoju, ale wyjechać mu się nie udało. Dołączywszy jako ostatni, dojechał do zakrętu, poczuł się miękki i zawrócił z powrotem na Sugar Shack. Rano obudziłem się po kilku godzinach. Powędrowałem do traka Iwony, by ją obudzić. Nie spała już zresztą. I dostrzegłem traka Dave'a zaparkowanego tuż za nią. Po chwili Dave pojawił się w okienku i powiedział z uśmiechem: nie dałem rady, Chris. All is good, powiedziałem z uśmiechem. Przynajmniej konwój ocalał. Prowadź nas dalej, Mr. Leader. Aye, aye, Chris. Ruszyliśmy. Czytał Chris.